Gościem Poranka Wnet Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Ja nie wiem, czy już to mówiłem, ale ten dżingiel z tym radiem o poranku fenomenalny, naprawdę. Dziękujemy. Wszystko dzięki naszym technikom. Panie pośle, dzisiaj 14 października, tak Dzień jest. Edukacji Narodowej, Dzień tak Nauczyciela. Pan jest. Świętuję. Świętuje pan. Świętuje. Jeszcze nie premier, ale minister Czarnek też świętuje. Mówi, że polska edukacja jest na pierwszym miejscu w Europie. Ma rację? No nie wiem w czym. Musiałbym jeszcze dowiedzieć się, pewnie jaką... w jakości. Nie wiem. Różnie to bywa. Ja jednak bym spojrzał na edukację skandynawską, jeżeli chodzi o jakość nauczania i jeżeli chodzi o wyniki tego nauczania rzeczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o naszą edukację, to przede wszystkim nasz system jest skrajnie nieefektywny. Jest drążony przez ustawę Kartę Nauczyciela z 1981 roku, którą należy zlikwidować jako pierwszy krok. Następnie problemem jest też to, że no niestety, ale nie istnieją zasady rynkowe w szkolnictwie, w związku z czym nauczyciele cały czas mało zarabiają. I na to nie ma ratunku, ponieważ gdy mamy taki Dariusz system... Piątkowski, większość z nich zarabia ponad minimalną płacę. Tak, ja panie redaktorze pamiętam, jak ja podejmowałem się pierwszej pracy w szkole państwowej, to dostawałem najniższą krajową wtedy, ale żart polegał na tym, że Ministerstwo Edukacji miało ustalone, że stawka dla stażysty nauczyciela, czyli tego pierwszoroczniaka, jest poniżej najniższej krajowej. Więc ja dostawałem przelew pensję i ta pensja to tam było, nie wiem, 900 zł, a potem dostawałem wyrównanie do najniższej krajowej i to było 18,73 na przykład. Ale z drugiej strony nauczyciele mają te 18 godzin, przynajmniej tak się mówi. Nie mają, mają więcej oczywiście, ale też z drugiej strony nie mają tyle, co mówi Związek Nauczycielstwa Polskiego, że tam właściwie to mieszkają w tej szkole, bo im wyszło, że 46 godzin nauczyciel pracuje. Oczywiście nie pracuje tyle. Nauczyciel Ministerstwo realnie... wraca do pomysłu większe pieniądze za wyższe pensum. 22 godziny w tygodniu. Oczywiście lekcji. I to jest jedyny dobry pomysł, jaki w tym momencie słyszałem z ministerstwa. To jest ten pomysł, który jestem w stanie jak najbardziej poprzeć i uważam, że powinien być jak najszybciej wdrożony. Nawet to pensum powinno być wyższe. Przypomnę, że chociażby w Niemczech jest 30 godzin. I tam nauczyciele zarabiają naprawdę dobre pieniądze. Może nie są bogaci, może nie jest, ale są dobrą klasą średnią. Ale to między ministerstwem a Związkiem Nauczyciela Polskiego, panem Broniarzem, to pan poseł stanie za ministerstwem. Oczywiście, w tym przypadku oczywiście. Więcej pracujcie, to więcej zarobicie. Pan Broniarz broni tylko liczby zatrudnienia, ponieważ z oczywistych względów związkowi zawodowemu zależy na tym, żeby było jak najwięcej członków związku zawodowego, a z oczywistych względów też trzeba sobie to jasno powiedzieć, że podnoszenie pensum oznacza, że będzie mniej nauczycieli potrzebnych do tego, żeby wykonywali te zajęcia, żeby prowadzili te zajęcia. Głos nauczycielski wybrał jak co roku nauczyciela roku, młody polonista, który został wybrany chyba dlatego, bo odwołał kartkówki i niespodziane ustne, bo była pandemia, bo były zdalne zajęcia. On powiedział, że on jest najmłodszym polonistą. Jakby pensum się zwiększyło, to on by musiał odejść ze szkoły. No, dlatego pensum musi być 18 godzin. To nie jest prawda, ale to też kwestia, jakbyśmy to potraktowali, ponieważ gdybyśmy jeszcze przy okazji pomyśleli o tym, co czeka i tak polską szkołę, czyli o przyszłości polskiej szkoły, czyli o bonie oświatowym, czyli o wprowadzeniu zasad rynkowych w zatrudnianiu nauczycieli, to byłoby zupełnie inaczej. To taki najlepszy nauczyciel, który został wybrany, bo to oczywiście plebiscyt jest jakiś, to takiego najlepszego nauczyciela to by każdy dyrektor chciał zatrudnić, żeby móc się nim chwalić, że to w jego szkole mają tego najlepszego nauczyciela. Tymczasem niestety tenże najlepszy nauczyciel dostaje dokładnie takie same pieniądze w swojej szkole, co absolutnie najgorszy nauczyciel w tej szkole, najmniej lubiany i najbardziej wykonujący swoją robotę beznadziejnie. Niestety, taki mamy rynek nauczycielski, że wszyscy dostają tyle, ile ministerstwo powiedziało, niezależnie od miasta, niezależnie od szkoły. Tylko ewentualnie mają te awanse, czyli mają zrobionego albo mianowanego, albo dyplomowanego, co pozwala im oczywiście trochę więcej kiedyś zarabiać. Kiedyś dyplomowany miał być wyróżnieniem, teraz jest naturalnym stopniem kariery. Tak, jest naturalnym stopniem kariery, ale jest jeszcze gorzej, bo ci dyplomowani dostają bardzo często, to oczywiście część z nich to są cudowni nauczyciele, którzy powinni właśnie być tymi, którzy prowadzą nas przez edukację we wczesnych latach, a część z nich to są po prostu ludzie, którzy odsiedzieli swoją ilość lat w tej szkole i przez zasiedzenie po złożeniu odpowiedniej dokumentacji dostają odpowiednio awans. Bo tam nie ma jakiejś wielkiej weryfikacji. Artur Dziambor, poseł Konfederacji, były nauczyciel, także i w edukacji państwowej, i w edukacji prywatnej. Gościem Poranka Wnet to od edukacji, od święta. Przejdźmy teraz do polityki. Platforma, dokładnie Rafał Trzaskowski, czyli wiceszef tej partii, mówi, nie pozwolę na Marsz Niepodległości w tym roku. No pogubił się pan prezydent Warszawy, niestety. Ja pamiętam, jak deklarował podczas kampanii wyborczej swojej prezydenckiej, że pójdzie. On wtedy próbując... O ile nie będzie wykorzystywany politycznie. Próbując tak złapać w głosy Konfederacji i wsparcie Krzysztofa Bosaka, który wtedy w pierwszej turze odpadł, to po pierwsze deklarował, ale z dobrym wynikiem, że on będzie obniżał podatki.
żebyśmy my byli zadowoleni. A w Warszawie drugie, tego nie czujemy. A po drugie, no wiem. A po drugie deklarował, no widziałem, jak wzrosły chociażby ceny za parkowanie. Zresztą już zdążyłem już dostać ze dwa mandaty. Strefy będą większe. Po drugie deklarował, że pójdzie w Marszu Niepodległości. Ja pamiętam tę deklarację i mimo to, że on nie wygrał, to ja go zaprosiłem na Marsz Niepodległości i powiedziałem, że pójdę z nim. Razem pójdziemy, żeby mu smutno nie było. Ja jestem myślę dobrym kompanem na taką imprezę. No, ale jakoś tak widzę, że nie ma woli z jego strony. Ale udowodniłbym mu, że to naprawdę nic strasznego. Ale to może był błąd Roberta Bąkiewicza, że on się pojawił na manifestacji Donalda Tuska, że ją próbował zagłuszyć, albo nawet skutecznie ją zagłuszał, że wybił z rytmu byłego szefa rady, kiedy przemawiał i musiał się zatrzymywać, bo w tle był Robert Bąkiewicz i to może jest retorsja, może Robert Bąkiewicz powinien być bardziej uległy, wtedy miałby zgodę. Panie redaktorze, na Marsz Niepodległości nie idzie się dla Roberta Bąkiewicza. Ja Roberta Bąkiewicza w ogóle osobiście nie znam, nigdy w życiu na oczy go nie widziałem i nie szykuje mi się żadne spotkanie tak z nim. Tak samo jak na zdjęciach. Natomiast w Marszu Niepodległości pójdę. Pójdę dlatego, że po prostu jest to miejsce, w którym uważam, że powinni być Polacy w ten dzień, w to wyjątkowe święto, tego wyjątkowego dnia. Jeżeli... I bardzo chętnie poszedłbym z Rafałem Trzaskowskim, gdyby tylko zdecydował się i gdyby zszedł z tej ścieżki niepotrzebnego blokowania czegoś, co po prostu Polacy chcą zamanifestować tego dnia, bo takie rzeczy dzieją się w całej Polsce, dzieją się w różny sposób. Ale to jest kalkulacja polityczna? Ale oczywiście w Warszawie jest ta największa impreza. Czy to jest wzmożenie moralne u pana prezydenta? Nie, to nie jest żadne wzmożenie moralne, nie ma żadnego wzmożenia moralnego. Jest tak, że wszystko jest polityką w tym momencie i tego typu sygnał jest wysłanym sygnałem do jego lewicowego elektoratu, że on tutaj będzie próbował powstrzymać ten Marsz Niepodległości, ponieważ oni uważają, że to jest marsz jakichś faszystów, nie wiadomo czemu. Tymczasem idą w nim całkowicie normalni ludzie i po prostu chcą zamanifestować tego dnia zadowolenie z tego, że istnieje Polska, że pokazać, że jest się patriotą. To jest bardzo, bardzo chyba jasny sygnał i myślę, że jest to miejsce dla każdego, więc jeszcze raz powtarzam, trzeci raz już, chętnie pójdę z Rafałem Trzaskowskim pod rękę. Zobaczymy, czy Rafał Trzaskowski na to zaproszenie odpowie. Hasło niepodległość nie na sprzedaż. Może hasło tak jest niedobre, może w dobie hasło po Lexicie to jest hasło, które kuje w oczy Platformy. Tutaj jest kolejna rzecz, w której oni się pogubili, ponieważ to, co się działo w niedzielę w Warszawie, niestety jest zbudowane na pewnej manipulacji, właściwie nawet można powiedzieć na kłamstwie. Ci ludzie, którzy przyszli na ten wiec, zostali przez Donalda Tuska wkręceni w to, że coś się dzieje złego, że będzie polexit. Tymczasem nie ma absolutnie żadnego powodu, żeby myśleć, że właściwie w takim kierunku idziemy. I manifestowanie większego przywiązania do wartości unijnych niż do wartości polskich, polskiej konstytucji i tak dalej, no niestety można odczytać bardzo negatywnie z punktu widzenia polskiego patrioty, który jednak chciałby, żeby ta Unia Europejska trochę inaczej wyglądała. Więc mówię, oni się pogubili, strasznie się pogubili, kompletnie nie rozumieją tego, że w ten sposób walczą o elektorat niszowy. Konfederacji co to znaczy? Bo byli posłowie Konfederacji, na przykład pan poseł Wilk czy pan poseł Kulesza, którzy sugerowali albo wprost mówili, że oni zagłosują na Rafała Trzaskowskiego. Z tej perspektywy... przypominam sobie, żeby ktokolwiek poseł, deklarował wprost, natomiast... Pan poseł Wilk powiedział, że zagłosuje, bo to przyspieszy upadek PiSu i będzie lepiej, bo szybciej wszystko się rozpadnie. Okay. Cytuję dokładnie słowa pana posła Wilka. Jacek Wilk nie jest posłem dzisiaj. Natomiast Wtedy byłem posłem. Natomiast rzeczywiście jest tak, że duży elektorat głosował na Rafała Trzaskowskiego, nie dlatego, że tak uważał, że Rafał Trzaskowski był lepszym prezydentem, tylko po prostu tak bardzo miał dość już tego PiSu, że uważał, że cokolwiek trzeba zrobić, żeby tylko odszedł Andrzej Duda czy Prawo i Sprawiedliwość właśnie, żeby zakończyło swoje rządzenie. Taka była motywacja. To nie była motywacja oczywiście zbudowana na tym, że Rafał Trzaskowski takim cudownym przywódcą jest. Zresztą te 10 milionów głosów prawie, które dostał, bo było tam przecież blisko, tak, to co najmniej połowa z tych, co uważam, że to były głosy przeciwko Andrzejowi Dudzie. Był taki podział, nie tylko w elektorze, ale także w samych politykach, wśród samych polityków Konfederacji. No ja pamiętam wywiady moje zresztą z tuż przed drugą turą, czy to z Robertem Winickim, czy z samym Krzysztofem Bosakiem, którzy pod koniec, w piątek, w czwartek sugerowali, że jednak Andrzej Duda, byli tacy politycy, którzy sugerowali, że jednak Rafał Trzaskowski, bo bardziej liberalny, bo robiliśmy, bardziej wolnościowy gospodarczo. Robiliśmy co mogliśmy, żeby nie pozwolić się przylepić do jednej ze stron i to robimy cały czas konsekwentnie i dlatego rośniemy w sondażach cały czas. Dlatego, że w momencie, gdy cała Polska jest od 20 lat podzielona na te dwa obozy i te dwa obozy mają monopol na to, żeby dyktować warunki i dyktować tak naprawdę przekaz. My się wszyscy musimy dostosowywać do przekazu, który budują te dwa największe przedsiębiorstwa.
no to jednoznaczne postawienie się po jednej ze stron sprawiłoby, że bylibyśmy już do końca świata traktowani jako przystawka jednej. A jeszcze na sekundę do tej niedzieli wróćmy do demonstracji Donalda Tuska. Ona była w takim haśle właśnie podział na PiS i PO i to nawet nie lewica, prawica, tylko Donald Tusk od Moczulskiego do Millera, no i oczywiście ten zły PiS tam Kaczyńskiego okoliczny. Oczywiście, bo im na tym zależy. Oni cały czas na tym żerują, oni z tego żyją. Egzystowali bardzo dobrze. To jest symbioza pełna PiSu z Platformą, jeżeli chodzi o podział sceny politycznej. Wiadomo, że oni mają do dyspozycji około 70% wyborców w tym momencie, więc wyrwanie kogokolwiek, jeżeli ma pan tak, że ludzie przez ostatnie 20 lat głosowali zawsze na PiS albo zawsze na Platformę, to wyrwanie ich z tego, to jest nie lada wyczyn. A Platforma was nie kusi? No, Donald Tusk, 3 razy 15 jednak. 3 razy 15 to było 20 lat temu, panie redaktorze. Ja wtedy pamiętam, zbierałem podpisy pod tym. Liberalno-demokratyczny. Tak, a potem Donald Tusk powiedział, że w sumie kiedyś był liberałem, a teraz już jest socjaldemokratą. Jak był premierem, tak a Platforma Obywatelska nie spełniła żadnej ze swoich obietnic z 2001 roku. A teraz Donald Tusk mówi patriotyzm, jesteśmy patriotami, to słowa padały w niedzielę. Też uważam, bronimy, że jesteśmy patriotami. Nie skusi was tym swoim zwrotem na prawo Donald Tusk? Ale nie ma tam żadnego zwrotu na prawo. No, retoryczny jest. W Koalicji Obywatelskiej dalej zasiadają posłowie, którzy są ultralewicowi ze wszystkich absolutnie stron, więc zobaczymy, co zrobi z nimi Donald Tusk, ponieważ rzeczywiście można by mieć nadzieję, że Donald Tusk będzie jakkolwiek centroprawicową politykę chciał uprawiać, ale dzisiaj nie ma takiego sygnału. On w tym momencie uprawia politykę europejską, proeuropejską, prounijną dokładnie, bo no, w jakiś sposób mentalnie chyba nie potrafi się wyrwać jeszcze ze swojej poprzedniej pracy. To jeszcze jedna rzecz, która dzieli polską scenę polityczną. Gdzieś trzeba stanąć, czyli kwestia muru na granicy, kwestia ochrony granic. W tej sprawie Konfederacja stanęła po stronie rządu. Tak, czy po stronie Polski. W dwóch ważnych głosowaniach. No razem z rządem. Tutaj jest sytuacja taka, że ja się naprawdę mocno dziwię, że opozycja zdecydowała się wykorzystywać ten temat jako temat polityczny. Naprawdę za to, jak rządzi Prawo i Sprawiedliwość, za chwilę mamy debatę budżetową. Będziemy uderzać w absolutnie wszystko, co robią złego. Natomiast w tym przypadku powinniśmy wszyscy stać po jednej stronie. Uznać, że troszkę się tam niektórzy posłowie wygłupili, zapomnijmy o nich, już nie śmiejmy się z nich. Natomiast jeżeli chodzi o obronę naszych granic, to powinna być nasza wspólna sprawa. I tutaj powinien Donald Tusk stanąć z Jarosławem Kaczyńskim, z Kosiniakiem Kamyszem, z Włodzimierzem Czarzastym i z nami również. I powinien po prostu powiedzieć, dobrze, to jest polska sprawa, nasze bezpieczeństwo. A potem zastanowimy się nad całą resztą. Więc tak powinno być. Jest inaczej. Lewica mówi, Platforma mówi. Szkoda. Muru nie wybudujemy. Dzisiaj będzie głosowanie nad specustawą. 1,5 miliarda złotych. Będziecie za? Będziemy za. Mimo tego, że nie ma tych warunków, nie ma transparentności wydawania tych pieniędzy? Będziemy za, musimy zaufać tutaj naszym służbom. Nie ma tutaj czasu na dyskusję o tym, kto będzie w jaki sposób te pieniądze wydatkował w tym momencie, ponieważ będziemy widzieli to z raportów, będziemy widzieli postępy, będziemy to kontrolowali. Jest Najwyższa Izba Kontroli, która na pewno będzie też to kontrolowała. Są media, które będą to obserwowały po zejściu już okresu stanu wyjątkowego. Wtedy przecież media będą mogły tam wjechać i oglądać to wszystko i pokazywać. Więc tak naprawdę w tym momencie nie ma co czekać. To hasło Build the Wall, ja sobie tutaj pozwolę przypomnieć, że chyba byłem pierwszym posłem, który powiedział, że w tym momencie te 30 dni było z pierwszych straconych, teraz trzeba wprowadzić politykę Build the Wall. Cieszę się, że to jest realizowane, także my będziemy to popierać. Powiedział Artur Dziambor, poseł Konfederacji i nauczyciel języka angielskiego, co państwo mogli usłyszeć, ale może zostaniemy w języku polskim. Dobrze, to jeszcze cena benzyny. Wczoraj Telewizja Trwam opublikowała materiał w swoim serwisie informacyjnym, który przypominał, jak politycy Prawa i Sprawiedliwości w roku 2012 stosowali Platformę za nieobniżenie akcyzy, bo benzyna też podchodziła pod 6 zł. Teraz granica została złamana, mamy najdroższą benzynę w historii, czy prawie najdroższą, i PiS nic nie robi. No na razie nic nie robi. Pytanie, co zacznie robić, ponieważ ich zacznie to boleć. W pewnym momencie jest tak, że to się stanie już temat główny przekazu, ponieważ od cen paliwa zależą też wszystkie inne ceny. Bo ale też to od nie tego jest wina zależy rządu. Gaz zdrożał o 936% na giełdach. Tak, 900%. Ja pamiętam Jarosława Kaczyńskiego, który rządził w latach 2005-2007. Powiedział, że w związku z tym, że paliwo jest drogie, no to on pójdzie negocjować z prezesami spółek, które zarządzają paliwami w Polsce.
Polsce i on wymęczy u nich, żeby oni obniżyli marże. I to się wydarzyło, ponieważ Jarosław Kaczyński, będący premierem, wtedy miał taką władzę. Dzisiaj też ją ma, właściwie dużo większą, bo wystarczy, że SMS-a wyślę do prezesa Orlenu, co ma z tym zrobić i będzie to zrobione. To po pierwsze. Po drugie, no mamy jeszcze jakieś możliwości operowania, czy to VAT-em, czy to akcyzą, czy to opłatą paliwową. Oczywiście one nie są duże i tu też trzeba być szczerym. Nie należy mówić o tym, że można to wszystko zlikwidować natychmiast, ponieważ my też mamy pewne minima, które mamy ustawione przez chociażby Unię Europejską, ale jakiś ruch do wykonania jest. Mogłoby to paliwo nie być po 6 zł, a można by było je obniżyć chociażby o kilkadziesiąt groszy i już by był jakiś oddech. To do tego polexitu jeszcze przejdźmy. Może to jest ten moment, kiedy trzeba się zastanowić nad naszym członkostwem w Unii Europejskiej. Cena paliwa, cena energii, Zielony Ład, Fit for 55, to no, wszystko. No ale my Zielony Ład, Fit for 55 możemy oczywiście zawetować. Nie sądzę, żeby to wchodziło w takiej formie, w jakiej jest nam przedstawiane, bo tam te zapisy są absolutnie dla nas nie do zaakceptowania. Ale nie jest tak, że Unia Europejska staje się bardziej też błąd opresyjna tego i Konfederacja powinna powiedzieć. No jasne, że tak jest. No ale to właśnie o tym my mówimy od samego początku i myślę, że nasz rząd, który jest bardzo prounijnym rządem wcześniej przecież i wspierał wejście do Unii Europejskiej i podpisali traktat lizboński i potem jeszcze premier się w 2020 roku w lipcu dogadał, że bierzemy te pieniądze, zgadzamy się na wszystko właściwie, co my krytykowaliśmy jako jedyni, gdy nikt nie chciał tego dostrzec. Teraz jest tak, że no, trzeba się mocno stawiać w niektórych kwestiach i nie pozwalać Unii Europejskiej stawać się tym superpaństwem, którym chce od bardzo dawna już być, od traktatu lizbońskiego właściwie. Czyli co, rację ma Zbigniew Ziobro, a nie Mateusz Morawiecki? Trochę tak. Tak, w tym sporze zdecydowanie Zbigniew Ziobro jest bliższy prawdy niż Mateusz Morawiecki. Mateusz Morawiecki próbuje tam robić jakieś biznesy i robi je bardzo słabo. Nie wykazuje się skutecznością niestety i to się odbija później na tym, że my źle wyglądamy na arenie międzynarodowej. Co musiałoby się stać, żeby Konfederacja, żeby Artur Dziambor poparł budżet na rok przyszły? No, musieliby... Nie, ja widziałem Nowy Ład. Nie ma raczej możliwości, żeby poprzeć budżet na rok przyszły. Widziałem Nowy Ład i na czym oni bazują ten budżet. Widziałem też, co pominęli tam. Także będziemy o tym rozmawiali dzisiaj w Sejmie. Ja miałem nadzieję, że po... Ale deficyt nominalnie jest niższy. O, po tak. Ukryte ukryte dziesiątki czy tam setki miliardów złotych poza budżetem również rosną. Budżety wydawane, wyrzucane na administrację również wszyscy rosną. Wszyscy wydawali. Niemcy wydawali, Amerykanie wydawali, Chińczycy wydawali, no dobrze, cały świat wydawał. Oczywiście, a my uważaliśmy, że to jest polityka, że to jest polityka błędna. Od samego początku stawialiśmy sprawę tak, że my powinniśmy przyjąć tę politykę braku lockdownów i wtedy nie trzeba byłoby się wygłupiać w jakieś tarcze antykryzysowe, które są nieskuteczne. Mamy jeszcze kilka innych rzeczy. Mamy na przykład protest zbiorowy w Polskiej Federacji Fitness przeciwko skarbowi państwa. Przecież to są firmy, które zostały doprowadzone do bankructwa i to w dziesiątkach albo setkach sztuk. To są tragedie, to są dziesiątki albo setki tragedii ludzkich, życiowych, ponieważ to są gigantyczne inwestycje, gigantyczne koszty. Mam teraz sytuację taką, że jedna z restauracji, w których ja spotkania robiłem w Słupsku, właśnie się szarpie z sanepidem. Sanepid właśnie wjechał im na konto, zablokował im możliwości operowania kontem. Dzisiaj właściciel tej restauracji nie może wypłacić pensji swoim pracownikom, ponieważ sanepid zablokował mu konto, ponieważ na nim ciążyły te 30-tysięczne mandaty za to, że nie zamknął restauracji podczas pandemii. Może niepotrzebnie słuchał Konfederacji i hasła otwieramy. No, nie słuchał Konfederacji, on po prostu uważał, że to jest absolutnie absurdalne, tak jak my. To po pierwsze, nie jest to człowiek związany z Konfederacją, to jest po prostu prywatny przedsiębiorca. 33, panie pośle, jak ktoś się nie słucha państwa, to musi ponieść konsekwencje, bo na tym polega wspólnota. No, mam nadzieję, że jednak uda się temu człowiekowi wybrać. Z tego będziemy go wspierali w tym. Jak Konfederacja będzie rządzić, to nie będzie ograniczeń, też nie dostanie kary, ale rządzi. Ludzie wybrali tak, jak wybrali, to teraz trzeba się słuchać. Ale jak ktoś jest się szansa, nie słucha, że w 2023 ludzie wybiorą lepiej. Konsekwencje. Na razie sondaże pokazują, że może wybierał tak samo Artur Dziambor, poseł Konfederacji. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, miłego dnia. 8:33 minuty na zegarach, czas na muzykę, zaraz potem zajmiemy się do spodu kwestią cen energii.